Jak otrzymać 500 zł w programie 500 plus na każde kolejne dziecko? Zapraszam na ten krótki odcinek. Program 500 plus, znany wcześniej jako 500 zł na każde kolejne dziecko, znany wcześniej jako 500 zł na każde dziecko, jest flagowym programem rządu PiS-u prowadzonego przez prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz. Polega na donowaniu rodzin, które na zasadzie bonusowania rodzin, które mają więcej niż jedno dziecko. Ma to być nagroda za trud wychowania więcej niż jednego dziecka. To jest to, co do zasady miał nie być program socjalny, a program coś w rodzaju nagrody. Bonusujemy tych, którzy płodzą więcej dzieci, które w przyszłości przejmą na własne barki ciężar utrzymania poprzednich pokoleń. Jak otrzymać 500 zł? No sprawdź u siebie w gminie. Ja ci jednak szybciutko powiem, nie przyzwyczaję się do tych pieniędzy tak jak radna PO. Nie wliczaj tych pieniążków do swojego budżetu. Mieliśmy zaplanowane w budżecie już. Program 500 plus, w ogóle taki program na przykładzie 500 plus, w takiej postaci, w jakiej istnieje on teraz, nie ma prawa istnieć i dlatego ci mówię, żebyście nie przyzwyczajali do jego istnienia, bo on prędzej czy później będzie musiał być zlikwidowany. Oczywiście stanie się to w świetle medialnych reflektorów, w atmosferze skandalu, no bo kolejna ekipa rządząca likwiduje taki piękny program. Ten program nie ma prawa bytu, bo polega na bezrefleksyjnym rozdawaniu środków publicznych, które tak naprawdę nie są publiczne. Środki publiczne należą do wszystkich. Dlatego ja ciebie pytam, dlaczego ty chcesz moich pieniędzy za to, że masz dziecko? Ja chcę pieniędzy twoich od ciebie za to, że mam na przykład psa. Zgadzam się jednak w pełni z tezą, że trzeba premiować rodziny, które posiadają dzieci w ogóle i więcej dzieci niż jedno, które w ilości dwóch już zapewnią wymienialność pokoleń, wymienialność osobniczą, no bo dwoje rodziców zastąpi dwójka dzieci, bilans ludności wychodzi na zero. Im więcej dzieci, tym większy bilans ludności, a za tym idą kolejne konsekwencje, których tu z uwagi na brak czasu nie omówię. Jesteście inteligentni, sprawdźcie sami. Jak jednak należy premiować rodziny, które posiadają dzieci? Na pewno nie rozdawać im publiczne środki, które publiczne nie są i nie są one nieskończenie wielkie. Rodzicom trzeba pomagać. Przede wszystkim nie zabierać im tych 500 zł. Praca w naszym kraju jest bardzo reglamentowana, nie wiadomo dlaczego. Bo takie środki jak podatek, wysoki podatek od jakiegoś dobra stosuje się wtedy, kiedy tego dobra jest za dużo i trzeba je ograniczyć. Tak się dzieje z pracą. Praca jest w Polsce bardzo wysoko opodatkowana, szczegóły na kanale Podziemna TV. W ogóle to jest kwestia podatku dochodowego jako takiego, czyli podatek od dochodu, no i podatek od pracy, czyli podatek za emerytury obecnych pokoleń, w jakiejś tam części na nasze własne emerytury, czyli po prostu wielka, gigantyczna składka ZUS po stronie naszej i po stronie pracodawcy, plus jeszcze składki na system zdrowia i w dużych zakładach pracy, zrzutka pracowników na własny fundusz pracy, który może być wykorzystany na przykład na wycieczki albo inne dobra, albo sprzeniewierzony, jak to gdzieś może być, nie wiem. Te zjawiska trzeba ograniczyć. Im bardziej ograniczy się karę za to, że zatrudnia się ludzi, karę za to, że osiąga się dochód, tym więcej ludzi będzie zatrudnianych, bo zatrudnienie pracownika będzie atrakcyjne. Tak jak teraz wielką popularnością wśród pracodawców cieszą się umowy śmieciowe, to nie dlatego, że ktoś komuś chce zrobić na złość, a tylko dlatego, że umowa śmieciowa, pomimo że pracownicy są zatrudniani, tak jak w niektórych bezczelnych ogłoszeniach mówi się bezczelnie o etacie, to umowa jest śmieciowa tylko dlatego, że nie jest obwarowana tak wielkimi karami za zatrudnienie człowieka. Dlatego też te kwoty trzeba zbić i to nie będzie się wiązało z uszczupleniem wpływu do budżetu. Być może na samym krótkim początku, kiedy ten wielki, bezwładny układ będzie musiał zareagować, więcej osób będzie pracowało, więcej osób będzie płaciło inne podatki, choćby usługowe, od towarów i usług, a więc wpływy do budżetu będą większe, a być może wydatki z budżetu mniejsze na utrzymywanie urzędów pracy, aktywizację zawodową bezrobotnych i tak dalej, i tak dalej. Rodzice na przykład mogą dostać bonus od systemu w postaci stosownych regulacji. Dlaczego na przykład rodzic nie mógłby pracować na pół etatu z gratyfikacją niewielką ze strony państwa, kiedy koszty pracy byłyby mniejsze? Państwo mogłoby spokojnie temu podołać. To byłaby bardzo konstruktywna pomoc, bo rodzic przepracowałby na połowie etatu swoje 4 godziny, wracał do dziecka, a pracodawca zyskałby, myślę, że podwójnie, bo nie dość, że miałby pracownika przez całe 8 godzin, bo zamiast jednego na 8 zatrudniłby dwoje na przykład rodziców na 4 godziny,
I co 4 godziny miałby świeżego, wypoczętego pracownika do pracy. Ja myślę, że to jest bardzo wielka wartość i każdy pracodawca, któremu zależy na sprawności działania pracownika, czy to manualnej, czy to umysłowej, z wielką, bardzo doceni pracownika, który jest wypoczęty co pół dniówki. Można też stworzyć inne regulacje, promować żłobki przy zakładach pracy. Albo jeszcze inne, nie jestem, nie pcham się do władzy, to nie jest moja kompetencja, ale jak widzicie, z marszu, bez żadnego skryptu, kilka pomysłów się sypnęło. Uwierzcie mi, da się, nie trzeba rozdawać bezrefleksyjnie pieniędzy, które się zabiera wcześniej obywatelom. Dlatego mówię, nie wyciągaj ręki po moje pieniądze, choć wiem, że ci się bardzo przydadzą. Pomimo tego, że nie dążę do posiadania, to jednak pieniądz ma jakąś wartość, bo chlebek kupić trzeba, czynsik trzeba zapłacić. Nie przyzwyczaj się jednak do obecnego programu, bo prędzej czy później będzie on zlikwidowany. Staraj się w kolejnych wyborach wybierać takie stronnictwa, niekoniecznie te już oklepane jak Platforma, Nowoczesna Platforma, PiS, SLD, czy jeszcze inne kolorki. Staraj się wybierać takie stronnictwa, które konstruktywnie mówią o Twoich dochodach, o Twojej przyszłości, o Twojej emeryturze i o Twoich dzieciach. To naprawdę ma wielkie znaczenie, nawet to, że pójdziesz na wybory i zagłosujesz na kogokolwiek innego niż obecnie znane, najbardziej teoretycznie popularne partie polityczne, bo nie idąc na wybory, głosujesz na tych, którzy zwyciężają. I tyle z mojej strony. Jeżeli Cię zdenerwowałem, podziel się z tym pod filmem. Jeżeli masz jakieś refleksje bądź pomysły, podziel się z tym pod filmem. Ciebie zapraszam do subskrybowania kanału i oceny filmu za pomocą łapki w górę, jeśli Ci się podobało, a jeżeli Cię wkurzyłem, to łapki w dół, nie boję się krytyki. Zapraszam również na inne filmy, na całym moim kanale. Do następnego.